Rozważmy kąt ACB, wpisany, oparty na łuku o końcach AB oraz kąt środkowy AOB, oparty na tym samym łuku. Wierzchołek C kąta wpisanego leży na okręgu, wierzchołek O kąta środkowego w środku okręgu. Chcemy udowodnić, że kąt wpisany jest połową kąta środkowego. Skorzystamy z twierdzenia, które mówi, że kąt alfa pomiędzy styczną do okręgu w punkcie C a cięciwą AC jest połową kąta środkowego AOC opartego na tej samej cięciwie. Analogicznie możemy powiedzieć, że kąt beta pomiędzy styczną a cięciwą BC jest połową kąta środkowego BOC opartego na cięciwie BC. Zauważmy, że kąty alfa, beta i ten, o który pytamy, nazwijmy go kątem gamma, tworzą kąt półpełny. Natomiast kąty 2 alfa, 2 beta i kąt środkowy AOB tworzą kąt pełny. Pomnóżmy teraz pierwszą równość przez 2. Otrzymamy 2 alfa plus 2 beta plus 2 gamma równa się 360 stopni. Odejmijmy teraz te dwie równości stronami. Dostaniemy wynik 2 gamma minus AOB równa się 0 stopni. Zatem 2 gamma równa się AOB, czyli gamma równa się 1 druga AOB. Udowodniliśmy, że kąt wpisany jest połową kąta środkowego. Zakładaliśmy, że środek okręgu jest wewnątrz trójkąta, ale może być też na zewnątrz. W tym przypadku także pomoże nam twierdzenie, że kąt alfa pomiędzy styczną do okręgu w punkcie C a cięciwą AC jest połową kąta środkowego AOC opartego na cięciwie AC. Oczywiście analogicznie rzecz będzie się miała w przypadku kąta beta. Możemy zatem powiedzieć, że kąt AOB jest równy kątowi BOC minus kąt AOC. Zatem 2 beta minus 2 alfa. Spójrzmy na kąty przy wierzchołku C. Kąt gamma jest równy kątowi beta minus kąt alfa. Pomnóżmy tę równość przez 2. Otrzymamy 2 gamma równa się 2 beta minus 2 alfa. Widzimy, że 2 gamma jest równe AOB, zatem gamma jest równe 1 druga AOB. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.